na pewno szkoda, że tego punktu nie spróbowaliśmy, żeby wywieźć. Niedużo brakowało. No tak jak wspomniałeś, w pierwszy set, którego nie powinniśmy przegrać, przegraliśmy, a drugi, który nie powinniśmy wygrać, wygraliśmy. Powiedziałbym, że może to, myślę, że nie zależało tu od szczęścia, bo to były nasze jakieś tam głupie błędy w pierwszym secie i też dobre akcje chłopaków z Nysy. No w drugim secie staraliśmy się to wyciągnąć i się udało. Myślę, że mecz na pewno fajny dla kibiców. Dużo walki, sytuacji takich z sędziami, kartki, także widowisko na pewno dla kibiców było fajne. Dla nas szkoda, że nie wywozimy jakiegokolwiek punktu z bardzo ciężkiego terenu. A i gratulacje dla drużyny z Nysy. Znaczy tak, no myślę, że bardzo, bardzo ważny i bardzo smutny jednocześnie dla nas był ten pierwszy set, kiedy no wydaje mi się, że prowadziliśmy całego seta, prowadziliśmy dobrą grę. No była nieszczęsna piłka, dostaliśmy freebola łatwego do dogrania, żeby bodajże to była piłka na 20, potencjalnie na 24-22, bo wiadomo, trzeba było skończyć. No i tutaj nam zabrakło, nie wiem, konsekwencji, pewności jednego zawodnika, który ma to dograć. Przed chwilą trener powiedział, no, że pierwszego seta przegraliśmy, nie mając prawa go przegrać. Natomiast drugi był odwrotny. No, nie mieliśmy z czego go wygrać, a jednak się udało i to był set zwycięski dla nas. Dwa kolejne, no to myślę, że już nie wiem, może opadliśmy trochę z sił. Wirus grasuje w całej Polsce, niestety nas też troszeczkę poszarpał w zeszłym tygodniu. Ten tydzień treningowy nie był optymalny. A tak jak wspomniałeś, co do atmosfery, to naprawdę super. Całkiem inaczej się gra przy tak żywej publiczności. Praktycznie tutaj, czy my zdobywaliśmy punkty, czy gospodarze, to tutaj nie było ani chwilę cicho, przez ani jedną chwilę cicho. No i super, no, były akcje, które mogły się podobać. Także cieszymy się, że no, nie ma się z czego cieszyć, bo nie mamy punktów, ale no jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy z tych drobnych rzeczy też wyciągać jakieś pozytywy i gra dzisiaj była niezła.